Słuchajcie, z tego niebieskiego jajka mamy oficjalnie wykluł się nam tego koloru pisklaczek. Czyli też taki pod... Dzień dobry moi drodzy, tak, dzisiaj jest ten dzień, na który wszyscy bardzo, bardzo czekaliśmy. Nawet ja. Ja chyba w pierwszej kolejności swoją drogą. A, czy byłem u fryzjera? A, no byłem. Aż tak widać? Przestańcie mi już prawić te komplementy w komentarzach. Przejdźmy do tego, co najważniejsze, tak? Czyli tego. Słuchajcie, mówiliśmy o jajku w poprzednim odcinku. O tym, że ma się wykluć pierwsze. I dosłownie nic się nie wykluło, prócz jednego gówniaka. Ja już wam pokazuję. No popatrzcie na niego. Tak, wykluł się pierwszy, ale to nie ten, którego nazywaliśmy. Tutaj możemy zauważyć proces, w którym klują się kolejne dziubdziusie. Kolejny dziubdziuś. Zobaczymy, czy żyje. Żyje, piska. Przepiórki powinny zacząć jutro wychodzić. A ten, no taki czarnuszek ciemny. Z białą krawatką. Czekamy. Widzimy się za kilka sekund, a ja pewnie będę tutaj jutro. Chyba wam nie muszę mówić, co oznacza ten pisk. Dzień dobry. Oj, zaparowała szybko. Dzień dobry. Wychodzą maluchy, wychodzą. Robimy pierwszy pojemnik. Jest tu już kilka, jeszcze się napływają naturalnie u góry. Jejku, dzień dobry wam. O, wykluł się niebieski. Kolejne wyciągnięte, wyciągamy skorupki. Ja wam zaraz wszystko pokażę, to się nie martwcie. Kurde bele, ile was tutaj jest? Widzę silka już. Widzę tutaj silka. O, tutaj jest nasz siluś, taki bąbelek malutki jeden. Cześć siluś. Coś z zielononóżek, z lekhorna chyba, z rosy. Ojejku, jejku. No, jest tutaj tego, tutaj się jeszcze ktoś wykluwa. Proszę bardzo, ale gdzie pan idzie? Gdzie pan idzie? Jeszcze nie wychodzimy. Dobra, to wygląda na razie tak. Zdjąłem na razie góry, bo chcę wam pokazać tak całość. Kolejna tacka. Dużo czarnuśków, malutkich, puchatych. Tutaj patrzcie, jak ładnie nabite. Zaraz będzie na świecie. Tutaj co mamy? Dużo czarnuszków. Pewnie po brachmach. Teraz coś to jest czyste. Wnioska w zielononóżkach. Będzie dużo miksów zielononóżek, tak mi się wydaje. Maluszka, który świeżo dopiero wyszedł z naszej skorupki. Dzień dobry na świecie. Przepiórki chyba jeszcze muszą mieć czas, dlatego te damy po prostu do tych wyższych, żeby tutaj nie majtały przepiórką po jajkach. Ty sobie leż tutaj. No dobra, zostawimy cię. Zaczynam je sobie wyciągać w takim razie. No dzień dobry, idziesz już do mnie? To chodź. Cyk. Tutaj ich jest najwięcej, zdecydowanie najwięcej. Hop. Hop, czarnuszku, ty majutki, chodź to. Hop. Kolejne, tutaj taki żółtas, jaki piękny jestem. Chodź, ale z was puszyste kulki. Matko jedyna. Idziemy dalej, zapraszam państwa, zapraszam. Przepraszam. Muszę sobie z wami jakoś poradzić. I sobie was poprzenosimy. Mam tutaj kolejną tackę. Zobaczycie jak wyschną. Zobaczycie potem jak wyschną. Po prostu
no, niesamowita. Patrzcie, ile już tutaj mamy puszków okruszków. Sprawdźcie. To jest tylko pudełko do przenoszenia, spokojnie. Drodzy, sprawdzamy, czy coś więcej wyszło. Jesteśmy po kilku godzinach tutaj. Tu już widzę silka jednego, silka drugiego, po koszamo widzę. Dobra, patrzymy, rozpakowujemy to. Proszę bardzo, kolejna piątka, dwa silusie, jedna chyba messa, coś z brachmy, nie, z lekorna może, ale jest piątka. Puste skorupki naturalnie bierzemy i wywalamy. Słuchajcie, z tego niebieskiego jajka mamy oficjalnie, no niebieskie jajko widzicie bardziej w cieniu, że jest takie niebieskie, wykluł się nam tego koloru pisklaczek, czyli też taki podniebieski. Kurde bele. Z kolejnej paletki popatrzcie się, mamy tutaj kolejne cztery, raz, dwa, trzy, cztery i patrzcie się na te dwa, mają tylko czarne góry. A tak, to są żółciutkie. Ciekawe, co z tego będzie. No nie, słuchajcie! Popatrzcie się, ile się tutaj nagle wykluło. Widzicie to? I to sobie tak przeczekały chyba wszystkie naraz. I nagle jest tyle. Ja cię kręcę! Patrzę tutaj na kolejne i widzę już, że coś tam mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć kurczaków. Słuchajcie, inkubator odchowalnik zrobiliśmy trochę inaczej niż wam pokazywałem. Tu sobie zrobiłem takie wejście, bo wtedy mi nie ciepło, mi będzie uciekać, jak będę coś przy nich robił. Dwie lampy, już dajemy im tutaj jedzonko. Woda nałożona, jedzonko. Zapraszam państwa do nowego domku. Siup, siup. Kawałek pantera. Siup. Czas wypakować kolejną partię kurczaków. Otwieramy. I tam. Te dawałem sobie teraz tak normalnie, bez tych bolców. Żeby po prostu mi tak to było łatwiej wyciągać. To dam. Widzicie, jak jestem smart. Jakie tutaj dwa silki mamy ładne. No cudne są. No wyjmuję je już. Jestem cały z tego puszku dziecięcego. Je? Do reszty rodzeństwa. No niestety, tutaj, słuchajcie, no nie poszło. Skór chyba już tyle, tak mi się wydaje. Nie widzę tu już, żeby coś się miało kluć, ale zobaczmy sobie nasze przepióraski. Są nasze przepióraski. Tak szczerze powiedziawszy, nie wiem nawet ile przepiórek się spodziewać, bo nie sprawdzałem totalnie tych jajek. Nie sprawdzałem tego, ile tam jest zapłodnionych. Ale liczyłem na więcej. Słyszę, że na przykład to jeszcze bije. Że chyba dopiero zaczyna bić. Tak więc wydaje mi się, że na spokojnie powinno jeszcze to wychodzić. Damy im po prostu czas. Wiecie o co by? Przyniesiemy sobie teraz te. Dziadek, co uważasz o przepiórkach? No byłbyś popularny. No jakbym ci nagrał, no musisz powiedzieć, co uważasz o przepiórkach. No to są jak pszczoły. Ale patrz, jaka różnica, nie? Kura, a przepiórka.
Nie trzeba ich osobno dać? Nie, tutaj od wczoraj biegają. No. Widzisz te małe dupki? I żyją z nimi. Nie. I ci fajnie daje? Po ilu mają? Normalną wodę czy jakieś witaminy? To jest sama woda na razie. Ale widzisz, jak to jest zapełnione, czy nie? Tak więc, moi drodzy, finalnie mamy tutaj około 140 piskląt. Ja to będę jeszcze wszystko liczył, jak będziemy im tutaj wymieniać, ale tymczasem muszę je wymienić, albo nie muszę mieć dużo wody. To jest zimne, tylko wymienię wam ten syfek, co jest. Fajnie, bo tutaj mam od razu odpływ. Muszę górę. Więc wystarczy, że zrobię taki cebuleci. Uwaga, dziupki, niech mi go przytrzasnę. Raz miałem sytuację, że mi przepiórka weszła pod poidło, jak dawałem. Witam was już chyba w trzecim dniu naszych pisklaków na świecie. Tu możecie zobaczyć, że przywieźliśmy stare meble jakieś, ponieważ będziemy powiększać odchowalnik, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tyle młodych się wykluje. Tak więc zmierzamy. Ja oczywiście w klapeczkach po mokrym. Co do jakichkolwiek upadków, nie mieliśmy jeszcze żadnych upadków. Dzisiaj jestem tutaj pierwszy raz, trzeci dzień jak są na świecie, a pierwsze trzy doby są najważniejsze, więc może się dzisiaj okazać, że są jakieś upadki, ale zobaczę. Taki jesteś ładny. Wracaj. Trzeba im wymienić ten podkład i dać im trociny, tak jak wam mówiłem z odcinka o przygotowaniu. Uwaga, bo daję wam wodę i nie chcę nikogo przytrzasnąć pod poidłem. Proszę bardzo. A jaki jesteś piękny. Przepiękny. Nie bój się słoneczko. Już wracasz do reszty. Chciałem ci tylko pokazać, jaki jesteś piękny. No taki piękny. I pyskuj. Siup. Czas na wielkie rozstrzygnięcie. Ile młodych faktycznie się wykluło? Trzeba to przeliczyć. Finalnie mamy 95 kurcząt i 45 przepiórek. Finalnie naprawdę dużo jajek było po prostu niezapłodnionych. Około 15 obumarło w procesie inkubacji, więc uważam, że mimo wszystko wynik jest naprawdę bardzo dobry. Bo nie wliczam w to oczywiście niezapłodnionych jajek, które były. Po otworzeniu jajek przepiórczych również były niezapłodnione, więc takie 50-50. Ale jeżeli chodzi o wylęk samych zapłodnionych jajek, jestem ultra zadowolony. Przyglądałem się również całemu procesowi wilgotności, że tak to ujmę, pomiaru wilgotności. I pierwszy raz widziałem, że faktycznie błona pergaminowa jest tak wilgotna, jak była zawsze pod kurami. Czekamy na wiosnę, aż porozdzielamy odpowiednio koguty, wrócą one do swojej formy po zimie i wtedy zaczniemy jeszcze większe lęgi. A firmie Bioex naprawdę dziękuję za takie cudo, zwane inkubatorem. Czekamy teraz, na jakie kolorki nam wyrosną, a ja właśnie idę się zabierać za powiększanie odchowalnika. Widzimy się już niedługo.